Witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym wykładzie, który tytuł ma następujący. Eusebiusz z Cezarei i imperialna teologia polityczna. No, jest to wykład, który sięga zdecydowanie najbardziej wstecz spośród wszystkich tych wykładów, które będą dotyczyły średniowiecza, a to z tego powodu, że będziemy mówili o myślicielu, który żył na przełomie III i IV stulecia, w czasach Konstantyna Wielkiego, a więc jeszcze w czasach cesarskiego Rzymu, wtedy, kiedy był on dopiero chrystianizowany. Teoretycznie więc wykład dotyczy jeszcze starożytności, aczkolwiek poruszane w nim kwestie teologii, polityki, myśli politycznej, teologii politycznej są już zdecydowanie wczesnośredniowieczne i tytułowy Eusebiusz z Cezarei jest już myślicielem zapowiadającym bizantyjską myśl polityczną, aczkolwiek żyjącym jeszcze w starożytności. Jest tak naprawdę, można powiedzieć, Eusebiusz z Cezarei tak naprawdę jest ojcem bizantyjskiej myśli politycznej. Był to teolog i myśliciel polityczny, który pisał w czasach Konstantyna Wielkiego, aczkolwiek jego najważniejsze dzieło, które będziemy dzisiaj omawiać, zostało już napisane prawdopodobnie po śmierci cesarza. Z punktu widzenia teologicznego jest to myśliciel kontynuujący tradycję Orygenesa i szkoły aleksandryjskiej, czyli szkoły neoplatońskiej, zarówno w filozofii, jak i teologii. Zwracam na ten element uwagę, dlatego że neoplatonizm, a za nim również Orygenes i jego szkoła, w swojej ontologii, czyli nauce o bycie, twierdzą, że istnieje cała hierarchia, gradacja bytów, czyli mamy najpierw byt Boga, następnie tak zwane hipostazy, czyli poszczególne byty mniej doskonałe, które układają się w całą hierarchię, aż po ludzi. Pod ludźmi będą zwierzęta, pod zwierzętami będą rośliny i na końcu będą byty nieożywione, czyli rzeczy, przyroda nieożywiona. To jest, podkreślam, dlatego że jest to ważne dla dzisiejszego wykładu, ponieważ również cała imperialna teologia polityczna ma właśnie charakter neoplatoński, orygenejski i jest zbudowana na zasadzie hierarchii bytu. Sam Orygenes jest, przepraszam, nie Orygenes, szkoła oczywiście Orygenesa, sam Eusebiusz z Cezarei jest autorem kilku prac, które zachowały się do naszych czasów, z których dwie najważniejsze jest to historia kościelna, czy też czasami też na język polski tłumaczona jako historia eklezjalna, gdzie mamy, jest to jedno z podstawowych dzieł dotyczących życia i historii wczesnego kościoła, ale ta praca akurat nie będzie nas interesowała jako praca stricte historyczna i wewnątrzkościelna. Nas będzie interesowała druga fundamentalna, rzadziej cytowana przez historyków Kościoła rozprawa, zdecydowanie ciekawsza dla badaczy myśli politycznej, a mianowicie życie Konstantyna, czy też, jak należałoby powiedzieć według współczesnej polszczyzny, życie Konstantyna Wielkiego. Kiedy Eusebiusz pisał to dzieło, Konstantyn był jeden, potem tych Konstantynów w historii jeszcze kilku było i dlatego temu, którego Eusebiusz opisał, dano przymiotnik Konstantyna Wielkiego. Eusebiusz z Cezarei jest z jednej strony myślicielem politycznym i takim, bym powiedział, no, nadwornym teologiem cesarza Konstantyna Wielkiego, który tworzy całą teologiczno-polityczną, stąd pojęcie teologii politycznej, wizję cesarstwa. Z drugiej strony, Eusebiusz zawsze wzbudzał wielkie kontrowersje, już bym powiedział, no, teologów takich no, stricte teologów, czyli fachowców od teologii, wzbudzał te kontrowersje zarówno w swoich czasach, jak i wzbudza je dalej. Dlaczego? Dlatego, że powszechnie znany jest niezbyt ortodoksyjny pogląd Eusebiusza z Cezarei na kwestię trynitarną. Zarzucano mu zawsze, że był
zwolennikiem nauk Ariusza i arianizmu, a jeśli nie aż tak głęboko, to nazywano go przynajmniej arianizującym. On sam, jego zwolennicy bronili go zawsze, twierdząc, że nigdy nie został potępiony i podpisał się pod wyznaniem wiary Soboru Nicejskiego z 325 roku, w którym sformułowano ortodoksyjną, po dzień dzisiejszy przez Kościół uznawaną trynitarną wykładnię. W rzeczywistości sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Eusebiusz z Cezarei nie był arianinem i nigdy w sporach wewnątrzkościelnych nie popierał Ariusza i jego zwolenników. Jego pogląd nie jest jednakże również ortodoksyjny, dlatego że zdecydowanie przyznawał wyższy status ontologiczny, wyższy status bytowy Bogu Ojcu, uznając, że Duch Święty i Logos, czyli Chrystus, są hipostazami, czyli bytami pochodnymi od pierwszego bytu w postaci Boga Ojca, a więc bytami mu bardzo podobnymi, bardzo bliskimi, ale jednak mniej doskonałymi. Mimo to Eusebiusz z Cezarei, jak wspomniałem, podpisał się pod nicejskim wyznaniem wiary, ze względów zresztą politycznych, o których będziemy sobie jeszcze tutaj dzisiaj mówić. Stąd też, ponieważ jest takim teologiem arianizującym, ale który wyparł się arianizmu, zalicza się go dosyć często do oddzielnej takiej grupy tak zwanych subordynacjonistów. Subordynacjonizm, dziwne słowo, i doktryna subordynacjonizmu pochodzi od podporządkowania po polsku, czyli z przekonania, że pozostałe dwie osoby Trójcy Świętej są podporządkowane Bogu Ojcu. Ale nie jest to teza aż tak radykalna jak ariańska, bo Arianie na przykład głosili Ariusz, że Chrystus został jakby był człowiekiem adoptowanym przez Boga i wyniesionym w ten sposób do pozycji boskiej, zdecydowanie jednak niższej od pozycji Boga Ojca. Można powiedzieć, że Eusebiusz z Cezarei ze swoją pozycją subordynacjonizmu znajduje się gdzieś pomiędzy. Ponieważ, tak jak wspomniałem, w 325 roku poparł Sobór w Nicei ze względów politycznych, dlatego też jest jedynym właściwie myślicielem, takim znanym, głośnym teologiem starożytnym, arianizującym, który nigdy nie został potępiony. Myślę, że moglibyśmy ten problem rozstrzygnąć w ten sposób, że podpisując się pod nicejskim wyznaniem wiary, Eusebiusz z Cezarei publicznie uznał naukę Kościoła w kwestiach trynitarnych, prywatnie zachowując w tej kwestii różnego rodzaju wątpliwości. I wątpliwości te dosyć mocno nam wychodzą na wierzch właśnie w traktacie Życie Konstantyna, czy też Życie Konstantyna Wielkiego, który jest przedmiotem naszych rozważań. Tyle tylko, że te elementy arianizujące wychodzą przy jego rozważaniach politycznych, a nie przy rozstrzyganiu kwestii stricte teologicznych, no bo tutaj, jak mówię, Eusebiusz z punktu widzenia ortodoksji chrześcijańskiej jest całkowicie kryty, ponieważ podpisał wyznanie nicejskie wiary i to nie na takiej zasadzie, że przyparty do muru, pod ścianą, podpisał z radością, chętnie popierał je, chociaż prywatnie miał co do niego pewne wątpliwości. Dlaczego Eusebiusz z Cezarei interesuje mnie jako politologa i historyka myśli politycznej? Prawdę mówiąc, jest to postać, z którą się zetknąłem, czytając i pisząc jedną ze swoich książek na temat Karla Schmidta, a konkretnie książkę W poszukiwaniu katechona, teologia polityczna Karla Schmidta. A to z tego powodu, iż w pracy Politische Theologie II Karla Schmidta
Cała ta książka jest właściwie taką wielką glosą, przypisem do życia Konstantyna Eusebiusza z Cezarei. Wtedy się zetknąłem jakby z Eusebiuszem i to spowodowało, że pisząc cały rozdział na temat tej pracy, no chcąc nie chcąc musiałem również Eusebiusza samego poczytać, żeby wiedzieć, o czym Karl Schmidt pisał. I Karl Schmidt przypisał Eusebiuszowi, zresztą słusznie, jako fundamentalny pogląd, który jego bardzo zainteresował, a również mnie jako historyka myśli politycznej, a mianowicie klasyczne dla tak zwanej teologii politycznej myślenie, pogląd, jakoby pewne poglądy teologiczne rzutowały na poglądy polityczne i podstawowe pojęcia polityczne są tak naprawdę refleksem, odbiciem pewnych wcześniej sformułowanych poglądów teologicznych. Za taki refleks poglądu teologicznego, czyli teologię polityczną, Karl Schmidt uważał pogląd Eusebiusza z Cezarei. Następujący. Otóż Eusebiusz z Cezarei twierdzi, no, zgodnie z ortodoksją katolicką, że na niebie jest jeden Bóg. Refleksem jednego Boga panującego nad całym światem jest panowanie na ziemi jednego cesarza. I ponieważ na ziemi jest tylko jeden cesarz, jest to jeden władca, oznacza to, że ziemia jest zjednoczona w rękach jednego władcy. Stąd ostateczna formuła sformułowana przez Karla Schmidta dotycząca Eusebiusza, iż istotą myśli politycznej czy teologii politycznej Eusebiusza z Cezarei jest następujące równanie. Jeden Bóg na świecie, czy nad światem, jeden cesarz na ziemi, jeden zjednoczony przez cesarza świat. Oczywiście świat ziemski. Jest to, teraz musimy sobie zadać pytanie, skąd Eusebiusz taki pogląd czerpie i jakie to ma źródła teologiczne. Istotą poglądu Eusebiusza jest przekonanie, że tak jak cesarz pełni władzę monarchiczną nad światem, tak Bóg pełni władzę monarchiczną również nad światem, tylko że już nad całym, no bo cesarz rządzi, kiedy mówimy świat, mamy na myśli oczywiście tylko kulę ziemską, podczas kiedy Bóg panuje nad całym światem stworzonym, nad całym kosmosem, gwiazdami, planetami i wszystkim, co tam jeszcze fruwa w powietrzu. Pogląd ten został, jak twierdzą badacze, po raz pierwszy sformułowany przez bardzo mocno schellenizowanego żydowskiego filozofa zamieszkującego Aleksandrię, a mianowicie Filona, zwanego Filonem z Aleksandrii. Judaizm, w którym Filon został wychowany i który, jak zdaje się, był przez całe życie jego wyznaniem wiary, nie znał pojęcia Boga jako króla, jako monarchy nad światem. Wprost przeciwnie, jeśli sięgniemy sobie do ortodoksyjnego judaizmu, to znajdziemy tam przekonanie, że Bóg, Jahwe, jest Bogiem Izraela. Religioznawcy określają to mianem monolatryzmu, religii monolatrycznej, czyli przekonanie, że Bóg jest Bogiem tylko jednego ludu, jednego narodu. To oczywiście stawia pytanie, co się dzieje z innymi narodami i innymi ludami, skoro Bóg Izraela jest tylko Bogiem Izraela. Pismo Święte, Stary Testament nie daje nam w tej kwestii jasnej odpowiedzi, dlatego że jakby z ogólnego wydźwięku Starego Testamentu wynika, że właściwie wszystkie pozostałe ludy wierzą w fałszywych bogów, a więc są jakby, no, a ponieważ Bóg jest tylko Bogiem Izraela, to żyją w pewnego rodzaju stanie przymusowego ateizmu. Jednakże różne fragmenty Pisma Świętego w Starym Testamencie sugerują troszeczkę coś innego. To znaczy, jest dosyć często, Stary Testament wspomina, że Jahwe jest Bogiem zazdrosnym o innych bogów. No, z czego by wynikało, że inni bogowie też przyjmuje się potencjalnie ich istnienie.
Monolatia tak naprawdę, jeśli nawet Stary Testament tego wprost nigdzie nie głosi, to wynika z niej, że istnieje możliwość wielości bogów i że każdy lud czy każdy naród posiada swojego własnego monolatrycznego boga. No, jest to pogląd, którego Filon z Aleksandrii nie uznawał, dlatego że uznawał, iż Jahwe, jakkolwiek jest Bogiem Izraela i sobie specjalnie Izrael umiłował i zawarł z nim przymierze, tym niemniej jest w rzeczywistości Bogiem wszystkich ludzi. Stąd też, wychodząc jakby z tą nauką tego takiego, no można powiedzieć, judaizmu, właśnie zhellenizowanego do poglądu, że Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, jest to pogląd typowy dla hellenizmu, a nie dla judaizmu, Filon wychodził z tą nauką do Greków, czy też do zhellenizowanych ludów wschodniego cesarstwa rzymskiego, posługujących się koine, czyli ówczesną, taką bym powiedział, trochę zwulgaryzowaną Greką. No i próbując jakby no, wyjść do uczniów swoich, którzy nie byli z pochodzenia Żydami, próbując im wytłumaczyć żydowskie pojęcie Boga, Jahwe, próbując im to w jakiś sposób no, wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla ich kategorii, no, jako zhellenizowany Żyd wczytywał się w Arystotelesa, metafizykę, wczytywał się w politykę Arystotelesa, wczytywał się w Platona, wczytywał się też, mówią tam specjaliści, w stoików rzymskich, którzy też byli oparci na filozofii greckiej. I doszedł do wniosku, że ze względów dydaktycznych, powtarzam, dydaktycznych, to nie był pogląd teologiczny, aby łatwiej wytłumaczyć Grekom, o co chodzi z królowaniem Jahwe, należy użyć języka politycznego wypracowanego przez myśl grecką, a konkretnie instytucji monarchii. Monarchia, czyli po grecku rządy jednego. I zaczął nauczać w sposób zrozumiały dla swoich uczniów, że Bóg Izraela jest to jeden Bóg rządzący światem, czyli monarcha. Pogląd ten, jak mówię, był tylko i wyłącznie dydaktyczny u Filona i nie stanowił jakby jakiejś podstawy jego rozważań teologicznych. Jednakże jego uczniowie poszli no wyraźnie w tym kierunku, przyjmując to twierdzenie dydaktyczne jako podstawę do twierdzenia teologicznego. I tak już na przykład Teofil z Antiochii, dyskutując i polemizując z gnostykami, którzy twierdzili, że istnieje dwóch bogów, Bóg dobra i Bóg zła, twierdził, że jest to niemożliwe i argumentował w sposób typowy, bym powiedział, dla współczesnej teorii suwerenności, że nie może być tak, że nad światem jest dwóch monarchów, czyli jeden monarcha Bóg dobry i drugi monarcha Bóg zły, no ponieważ nie może być w jednym królestwie dwóch monarchów, bo to oznacza wojnę domową. I dlatego nauczał, że Bóg chrześcijański jest Bogiem monarchicznym, sprawującym władzę nad całym światem. Tym tropem również poszedł Orygenes, a Orygenes jest dla nas myślicielem ważnym, dlatego że połączył to z filozofią neoplatońską, a jednym z uczniów dalekich Orygenesa jest właśnie nasz bohater naszego dzisiejszego wykładu, czyli Eusebiusz Cezarej. I Orygenes twierdził, że istnieje jeden Bóg na niebie, istnieje jeden cesarz w cesarstwie i że są to władze w jakiś sposób sobie sprzeczne, bo nie może być dwóch, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, suwerenów absolutnych. Stąd też Orygenes formułował pogląd, że wraz z chrystianizacją cesarstwa Bóg zastępuje w tej władzy suwerennej nad cesarstwem osobę cesarza. To zresztą, nawiasem mówiąc, spowodowało różne późniejsze dywagacje we wczesnym chrześcijaństwie, jak na przykład u Hilarego z Poitiers, czy Hipolita Rzymskiego, czy jest możliwe, że cesarz jest antychrystem. W każdym razie jest to jakby no, została w ten sposób sformułowana teza, że odpowiednikiem
cesarza, czyli monarchy światowego na ziemi, jest monarcha boski, który rządzi całym światem i nie tylko ziemią. Tym niemniej ojcowie Kościoła przez długi czas starali się unikać formuły, że Bóg jest monarchą nad światem. Dlaczego? Dlatego, że pogląd ten od samego tego typu twierdzenie zawierało w sobie pewne źródło problemu. A mianowicie zawierało problem trynitarny. Jeżeli Bóg jest złożony z trzech równorzędnych sobie osób, Boga Ojca, Ducha Świętego i Syna Bożego, to teraz pojawia się pytanie, jak trójosobowy Bóg może rządzić jednoosobowo nad światem jako monarcha, podobnie jak cesarz rządzi w cesarstwie. No jakby z teorii teologicznej wynikałoby, że cesarstwo powinno rządzić też jako jedność, ale złożone z trzech osób, na przykład trzech współcesarzy. Jak wiemy, tego typu sytuacja powoduje, bo w cesarstwie rzymskim próbowano właśnie jakieś tam współrządy dwóch czy trzech cesarzy robić. No wiemy, że za każdym razem kończyło się to fatalnie, to znaczy wojną domową pomiędzy współzarządzącymi do czasu, aż jeden z nich przejął pełną władzę i, mówiąc wprost, fizycznie zlikwidował swoich konkurentów. Stąd też ojcowie Kościoła tego nie lubili, tego poglądu, a więc co więcej, był to pogląd podejrzany, ponieważ pojawili się we wczesnym Kościele tak zwani monarchianiści, czy też monarchianie, może w języku polskim należałoby ich odmienić w liczbie mnogiej. Monarchianizm głosił pogląd, z których najbardziej znany zresztą monarchianistą był Prakseasz, iż rzeczywiście Bóg jest monarchą nad światem, a również nad niebiosami. Bóg Ojciec. Ale pojawił się tutaj problem w takiej sytuacji statusu Ducha Świętego i Syna Bożego i Prakseasz, i zanim ci monarchianie, czy monarchianiści, nie wiem jak to po polsku nawet odmienić, twierdzili, że Duch Święty oraz Logos, czyli Chrystus, znajdują się ciut niżej Boga Ojca i dlatego struktury niebiańskie mogą mieć charakter monarchistyczny. I tutaj wchodzi nam na scenę Eusebiusz z Cezarei, biskup tegoż miasta, który jest właśnie zwolennikiem takiego poglądu monarchiańskiego, mówiącego, że Bóg jest monarchą nad światem, a więc w takiej sytuacji, żeby to była monarchia taka autentyczna, nie jakaś taka anarchia na górze, Duch Święty i Syn Boży muszą znajdować się ciut niżej w hierarchii bytów i w hierarchii doskonałości. Jak mówię, Eusebiusz teologicznie tego poglądu specjalnie nie eksponuje, nie prowadzi jakichś rozważań teologicznych na ten temat. On raczej skutkuje jego poglądami politycznymi. I właśnie dlatego, ponieważ tylko politycznymi, a nie teologicznymi, mógł się podpisać pod nicejskim wyznaniem wiary. A mianowicie Eusebiusz z Cezarei jako nadworny teolog, a równocześnie byśmy powiedzieli dzisiaj myśliciel polityczny, cesarza Konstantyna Wielkiego, doszedł do wniosku, że tą formułę monarchizmu boskiego należy przenieść na istniejące stosunki polityczne, tworząc klasyczną teologię polityczną. To znaczy, jeden Bóg na niebie, jeden cesarz na świecie, jedno cesarstwo w postaci zjednoczonego świata. I Eusebiusz powiedziałby nam, że dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że jest to koncepcja religijna, teologiczna, która uzasadnia zjednoczenie świata w jednym ręku cesarskim. Dlaczego Eusebiusz tak bardzo popiera zjednoczenie świata w jednym ręku cesarskim? Dlatego, że zjednoczony świat w ręku cesarza oznacza pokój. I to jest jedyny, bym powiedział, polityczny argument Eusebiusza. Zjednoczony w rękach jednego cesarza świat to pokój. Jeśli będziemy mieli dwóch cesarzy, trzech cesarzy, dwa czy trzy cesarstwa, wtedy oznacza to wojnę. Zresztą
powiedzmy sobie szczerze, przez Cesarstwo Rzymskie wtedy takie wojny permanentnie się przechodziły, takie wojny, co się wiązało właśnie z faktem, że gdzieś tam na wschodzie mianowano jednego cesarza na zachodzie, drugiego, którzy mieli współrządzić, czy też ewentualnie buntowali się jacyś tam wodzowie legionów regionalni i ogłaszali się cesarzami. No nie wspominając oczywiście o najazdach różnych plemion germańskich i dzikusów, no i jakby lekarstwem na to wszystko miał być jeden cesarz, który naśladując Boga będzie pełnił władzę monarszą absolutną nad całym światem. I mamy tutaj u Eusebiusza wyprowadzoną z tej tezy całą, no bym powiedział, ontologię, czyli status bytowy cesarza jako osoby. Eusebiusz z Cezarei jako neoplatonik i zwolennik szkoły orygenejskiej twierdzi, że cały świat ma charakter właśnie takich hipostas, czyli bytów emanujących od siebie. Według Eusebiusza na samym górze świata źródłem wszelkiego bytu jest Bóg Ojciec. Poniżej, troszeczkę niżej, troszeczkę, po to, żeby nie było problemu suwerenności, kto jest tym elementem decydującym, jest Logos, czyli Chrystus, i jest Duch Święty. Poniżej znajduje się refleks, naśladowca Boga, czy też Chrystusa w postaci cesarza. Poniżej cesarza znajdują się królowie poszczególnych państw, zarządcy prowincji przez niego mianowanych i tak dalej. Poniżej znajdują się obywatele Rzymu, poniżej obywateli Rzymu znajdują się nieobywatele Rzymu, niewolnicy, cudzoziemcy i tak dalej. Poniżej znajdują się, czyli wszyscy ludzie, można powiedzieć, poniżej wszystkich ludzi znajdują się zwierzęta, poniżej zwierząt znajdują się rośliny i poniżej roślin znajduje się rzeczy materialne, na przykład ziemia czy przedmioty. I w takiej sytuacji można powiedzieć, że cesarz, zresztą można po imieniu go nazwać, Konstantyn Wielki, bo o nim jest cały czas mowa, według Eusebiusza z Cezarei jest bytem wyższym niż ludzie, a niższym niż byty duchowe, czyli takie, prawda, jak osoby Trójcy Świętej. I cesarz w takiej sytuacji jest takim, bym powiedział, bytem pośrednim, bytującym pomiędzy światem boskim i światem człowieka, gdzieś taki zawieszony pomiędzy, ale w każdym razie wyżej od ludzi. Stąd też wielokrotnie w swojej pracy Życie Konstantyna Eusebiusz z Cezarei, mówiąc o cesarzu, używa takich pojęć jak Mojżesz. I uważa, że każdy cesarz ma prawo tytułować się Mojżeszem, apostoł, a jeśli już komuś się nie podoba bardzo apostoł, to biskup. Każdy cesarz według Eusebiusza jest biskupem i przysługuje mu taki tytuł. Co ciekawe, i tu uwaga, tytuł biskupa przysługuje również Konstantynowi Wielkiemu. Jest to ciekawe, dlatego że Konstantyn Wielki, chociaż wielki przyjaciel chrześcijaństwa i no, autorytet rozstrzygający na Soborze Nicejskim w 325 roku, rozstrzygający o dogmacie chrystologicznym, o Trójcy Świętej, trzeba pamiętać, że był przez całe swoje życie osobą nieochrzczoną. Dlaczego? Dlatego, że nauka Kościoła głosiła, że w momencie chrztu zmywane są wszystkie grzechy. I Konstantyn Wielki wpadł na taki, bym powiedział, innowacyjny pomysł, że skoro tak jest, to nie ma sensu się ochrzcić. Najlepiej ochrzcić się na łożu śmierci i wtedy zostaną wszystkie grzechy zmyte i się czyściutkim pójdzie wprost do nieba. Stąd też dalszy, bym powiedział, pomysł rozwojowy, a mianowicie Konstantyn Wielki się nie ochrzcił przez całe swoje życie i wszędzie jeździł w towarzystwie chociaż jednego księdza. Gdyby umierał, ksiądz miał mu, że tak powiem, ochrzcić go, udzielić ostatniego namaszczenia. Zresztą, z tego co wiemy, cel swój Konstantyn Wielki osiągnął, został ochrzczony na łożu śmierci, tam opatrzony sakramentami i wysłany do nieba, a przynajmniej on był przekonany, że do nieba trafił.
Znaczy trafi. Czy trafił tego? Nie wiem, nie jesteśmy tego w stanie w tej chwili sprawdzić. Trudno mi też powiedzieć, czy tego typu no, szachrajstwo, cwaniactwo Pan Bóg potraktował, że tak powiem, jako, że tak powiem, z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, czy też uznał, że jest to próba pewnego rodzaju oszustwa i uzyskania w ten sposób zbawienia. To nie wchodzimy, nie wiem. W każdym razie inne przydomki, które Eusebiusz z Cezarei nadaje Konstantynowi Wielkiemu, to jest również przyjaciel Boga oraz, i tutaj bardzo ciekawy tytuł, Mimesis Logosu. Czyli Mimesis Logosu jest to słowo, które potem jest na język polski przekładane już w teologii klasycznej bizantyjskiej, późniejszej. Pojęcie, które zaczęto na polski przekładać jako na początku był to logomimesis. Potem się pojawiła próba spolszczenia tego na chrystomimetyczność, co też pewnie Państwu nic nie mówi, tych, którzy nie znają greki albo się nie interesowali problemem, aż w końcu się pojawiła bardziej spolszczona wersja, mianowicie chrystusopodobność. Innymi słowy, cesarz jest istotą chrystusopodobną, ponieważ no, jest refleksem władzy Chrystusa nad światem. Z tej chrystopodobności, mojżeszowatości, apostołowatości, biskupowatości, no i byciu przede wszystkim przyjacielem Boga, według Eusebiusza wynikają bardzo praktyczne konsekwencje. A mianowicie, papież powołuje biskupa. Osądza biskupów za naruszenie prawa kanonicznego. Ma według Eusebiusza prawo również zdjąć biskupa z urzędu. Ma również prawo zwołać synody kościoła regionalne, czy też sobór powszechny, taki jak sobór w Nicei w roku 325. I na soborze tym cesarz, mimo że formalnie poganin nieochrzczony, podejmuje decyzję na temat credo wiary chrześcijańskiej dotyczącej kwestii trynitarnej. Jakkolwiek sobór przyjął dokument zaproponowany przez cesarza i formalnie rzecz biorąc, jest to decyzja ojców soborowych, to tak naprawdę wszyscy wiemy o tym, że decyzja została wymuszona przez cesarza Konstantyna na ojcach soborowych, zarówno tych, których dzisiaj się określa mianem jako ortodoksyjnych w kwestii trynitarnej, jak i na tych, którzy sprzeciwiali się ortodoksji, a mianowicie był to Ariusz i jego zwolennicy zwani Arianami. I tu jest ciekawa rzecz, a mianowicie Eusebiusz z Cezarei w swoim życiu Konstantyna w tym momencie wkłada, przedstawiając sobór w Nicei, przedstawia również wystąpienie cesarza. Nie wiemy, czy jest to jego wystąpienie dokładne, czy też jest to odtworzenie, zapis w pamięci Eusebiusza tego, co mniej więcej cesarz powiedział. Druga możliwość. Albo trzecia możliwość jest taka, że Eusebiusz na przykład był, jak to się dzisiaj mówi, ghostwriterem, czyli po prostu autorem tego wystąpienia cesarskiego, dlatego znał jego treść. Tego pytania nie rozstrzygniemy. W każdym razie we wszystkich zbiorach dokumentacji soborowej, soborów powszechnych, przy soborze w Nicei znajdziemy zwykle wystąpienie cesarza Konstantyna w tej właśnie wersji, którą zapisał i zostawił dla nas Eusebiusz z Cezarei. I mowa Konstantyna Wielkiego według Eusebiusza wyglądała w sposób następujący. Nie będę czytał całej, bo była oczywiście dłuższa, ale tylko ten fragment najważniejszy. Kiedy jest rozważana kwestia ariańska, czyli kwestia credo chrześcijańskiego dotyczącego Trójcy Świętej. Konstantyn Wielki według Eusebiusza mówi w ten sposób. Byłem świadomy, że jeśli uzyskałbym sukces w dziele ustanowienia według moich nadziei powszechnej harmonii i zgody pomiędzy wszystkimi sługami Boga, to wówczas i ogół spraw państwowych doznałby korzyści, zmiany pod wpływem pobożnych modlitw płynących od wszystkich.
ciekawy pogląd, bo to znaczy, że nie chodzi w rozwiązaniu, rozstrzygnięciu kwestii trynitarnej o to, co jest prawdą, co nieprawdą. Jest kwestią tego, żeby zakończyć spory polityczne w państwie i żeby wszyscy wierni i wszyscy biskupi wyznawali tą samą wiarę i nie sprzeczali się. Dalej zresztą Konstantyn mówi o tym wprost. Przyczyna waszych sporów ma charakter naprawdę marginalny i jest zupełnie niegodna takiej zapalczywości. I następnie zwracając się do Ariusza, czyli jakby no twórcę sporu trynitarnego, cesarz mówi. Ty, Ariuszu, nierozważnie wydobyłeś sugestię, która nigdy nie powinna być rozważana. A jeśli już stała się przedmiotem rozważań, to po starannym przemyśleniu powinna być przemilczana. Na tym tle powstała między wami niezgoda. Wspólnota została rozbita, zaś najświętszy lud, podzielony na dwie części, odszedł od zgody i przestał być jednością wspólnego ciała. Toczycie ze sobą spór o rzeczy małe i naprawdę pozbawione znaczenia. No, myślę, że człowiek głęboko wierzący miałby wątpliwości, że są to sprawy małe i pozbawione znaczenia. Tak to przedstawił cesarz, a i tak zanim Eusebiusz, czy też Eusebiusz, który być może mu to napisał. W każdym razie cesarz dyktuje tak zwane nicejskie wyznanie wiary w Trójcy Świętej, które po dzień dzisiejszy wszyscy chrześcijanie powtarzają i powtarza je również Eusebiusz, który przyklasnął cesarzowi, nawet jeśli prywatnie no, nie za bardzo się z tym zgadzał. Można powiedzieć, że pokazał się najpierw tutaj Eusebiusz jako polityk, a następnie jako teolog. Z tej ontologii całej wizji cesarza, jako bytu postawionego pomiędzy światem duchowym, rządzonym przez Boga, i światem materialnym, rządzonym przez cesarza, no, możemy sobie powiedzieć, że cesarz pełni funkcję nie tylko władcy politycznego, ale również władcy duchownego. Stąd też nie jest przypadkiem, że kiedy Eusebiusz mówi o uprawnieniach cesarza do mianowania biskupów, zdejmowania ich czy zwoływania soboru, czy pod rozstrzygnięcia kwestii doktrynalnej, u Eusebiusza z Cezarei w ogóle nie pojawia się nigdy i nigdzie tutaj w tych rozważaniach postać papieża, czyli biskupa Rzymu. Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Takie rzeczy robi cesarz. Tak naprawdę cesarz jest papieżem. Stąd jest to jakby no źródło teokracji bizantyjskiej i tego bizantyjskiego cezaropapizmu, czyli przewagi cesarza nad papieżem. Później, już długo po śmierci Konstantyna Wielkiego, to przekonanie o tym, że cesarz jest, papież jest niepotrzebny, bo cesarz jest istotą pomiędzy światem boskim a ludzkim, to później uzyskało to taką swoją słynną, specjalną symbolikę. A mianowicie w Bizancjum, w sali tronowej cesarskiej, istniały dwa trony. Na jednym zasiadał cesarz, drugi tron był pusty. I nauczano, że na tym tronie w sposób no, niewidzialny, bo istota jest niecielesna, zasiada Chrystus. I że tak powiem, cesarz siedzi po jednej stronie, Chrystus po drugiej stronie i w ten sposób przyjmowani są tam goście, poselstwa, rady jakieś gabinetowe czy coś innego. I uwaga, w niedzielę, dzień święty, następowała zamiana tronów pomiędzy cesarzem i Chrystusem. Cesarz przesiadał się na tron Chrystusa i domniemywano, że Chrystus zasiada w niedzielę na tronie cesarskim. Także tutaj można powiedzieć, no ta koncepcja ma na sobie bardzo mocne podstawy właśnie u Eusebiusza z Cezarei. Drugi pogląd charakterystyczny dla Eusebiusza jest to jego teologia polityczna, czyli właśnie ten wspomniany przeze mnie pogląd, że tak jak jest jeden Bóg na ziemi, tak może być tylko jeden cesarz na planecie Ziemi i cała Ziemia musi zostać zjednoczona przez cesarza. I tutaj znów najważniejszy argument to jest kolejna mowa Konstantyna Wielkiego zapisana przez Eusebiusza, który być może zapamiętał główne myśli cesarskie, ale szczegóły to jest jakby no jego własna wyobraźnia po latach. Możliwe, że
znał ten dokument, widział go i jest to odpis. I trzecia możliwość, że ponownie ta sama, że był tak zwanym ghostwriterem, dziś jak się mówi, prawda, czyli sam tą mowę cesarską napisał. W każdym razie wkłada Konstantynowi Wielkiemu Eusebiusz następujące słowa uzasadniające potrzebę panowania cesarskiego nad światem. Ponieważ wielka i dręcząca bezbożność ciążyła nad ludźmi, ponieważ państwu groziła, jak od zarazy, zupełna ruina i nie było radykalnego, zbawiennego sposobu ocalenia, jaki ratunek przed złem znalazło bóstwo? Bóg chciał właśnie moich usług i uznał je za odpowiednie do spełnienia swojej woli. I tak poczynając od Morza Brytyjskiego, hen na północy, no Morze Brytyjskie to chyba chodzi o Morze Północne, i od krajów, gdzie wschodzi słońce, wygnałem i rozproszyłem, wspierany wyższą mocą, okropności, które wszędzie panowały, aby rodzaj ludzki, pouczony za moim pośrednictwem, powrócił do posłuszeństwa najświętszemu prawu, a błogosławiona wiara rozszerzała się pod możnym przewodnictwem Najwyższego. Kiedy wszystkie ludy świata kierowane były jakby przez jednego sternika i zachowywały przychylność dla rządów tego, który władał jako sługa Boga, trwał niezmącony pokój cesarstwa rzymskiego i wszystkie klasy poddanych cieszyły się życiem w odpoczynku i spokoju. Cytat ten uchodzi za najbardziej, bym powiedział, klasyczne świadectwo teologii politycznej Eusebiusza z Cezarei i jego formuły: jeden Bóg na niebie, jeden cesarz nad światem i jeden zjednoczony przez cesarza świat. Pogląd ten, i tutaj przechodzimy sobie do ostatniej części naszego wykładu, pogląd głoszony przez Konstantyna Wielkiego w wersji zapisanej przez Eusebiusza z Cezarei budził zawsze żywe spory o charakterze teologiczno-politycznym. Przesłanie polityczne tej Eusebiusza jest proste. Potrzebna jest doktryna teologiczna uprawomocniająca panowanie cesarza nad całym cesarstwem, bo dzięki temu będzie pokój. To jest proste, nie budzi to wątpliwości. Problem polega na tym, i tutaj jest, mamy cały spór, że jest to doktryna, teologicznie rzecz biorąc, nie do końca ortodoksyjna. Dlaczego? Dlatego, że no, jeden Bóg, no, to jest jedna osoba w Trójcy Świętej. A co z pozostałymi dwoma? Czy przypadkiem nie jest tak, że teologia polityczna Eusebiusza z Cezarei jest nie tyle chrześcijańska, co chrześcijańska, ale w wydaniu arianizującym, a więc niezgodna z nauczaniem na przykład Kościoła katolickiego. Jest to spór, który w okresie międzywojennym został, no, spór, który rozpoczęli dwaj wybitni niemieccy myśliciele, a mianowicie teolog Erik Petersen i prawnik Karl Schmitt, kiedy to właśnie Erik Petersen zarzucił Schmittowi, że jego koncepcja teologii politycznej, jeden Bóg na ziemi, jeden władca, jest właśnie arianizująca. Karl Schmitt, no, po wojnie, już po 30 latach wrócił do tego problemu, po wojnie pisząc tą książeczkę właśnie Politische Theologie II. No i tutaj, no, uciekł od problemu, nazwijmy to w ten sposób, to znaczy na zarzuty, że jest to teologia arianizująca, więc niezgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego, no, zamiast się zmierzyć z problemem, odpisał w ten sposób: to jest dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem porównany do kogoś takiego jak Eusebiusz. Czyli zamiast odpowiedzieć na pytanie, czy to jest zgodne z ortodoksją, czy niezgodną, Schmitt powiedział, że Eusebiusz był, Cezarei był wielkim teologiem politycznym, jakbyśmy powiedzieli się ideologiem cesarza Konstantyna Wielkiego, więc jestem dumny, że do tak wybitnego ideologa zostałem porównany. No, to oczywiście nie jest odpowiedź na podstawowe pytanie.
Druga kwestia, druga jakby polemika z Karlem Schmittem i jego interpretacją Eusebiusza z Cezarei wyszła z rąk włoskiego historyka teologii patrystycznej Raffaello Farini, który napisał taką książkę wydaną w Zurichu, ale po włosku, właśnie na temat Boga i ideologii cesarskiej u Eusebiusza z Cezarei. Niestety książki tej Państwu nie pokażę, bo jej nie posiadam i w Polsce chyba nie ma ani jednego jej egzemplarza. Ja ją czytałem w Staatsbibliothek w Berlinie i jakby no główne tezy tej książki są tutaj, znajdują się w rozdziale o teologii politycznej właśnie drugiej Karla Schmitta, jego polemice wokół Eusebiusza z Cezarei w mojej książce W poszukiwaniu katechona. W każdym razie Raffaello Farina twierdzi, że Karl Schmitt w swojej interpretacji Eusebiusza z Cezarei popełnił jeden błąd i nie zrozumiał, o co Eusebiuszowi chodzi. Zresztą powiem szczerze, na podstawie lektury Życia Konstantyna ja tego błędu nie widzę, no ale Farina poza Życiem Konstantyna przeczytał wszystkie inne zachowane teksty teologiczne Eusebiusza z Cezarei, więc tutaj jest ode mnie mądrzejszy i nie mam powodu mu nie ufać. Wiecie, Farina twierdzi, że teologia Eusebiusza wyglądała troszeczkę inaczej niż to Karl Schmitt przedstawił i stało się to popularne we współczesnej politologii i badaniach nad teologią polityczną. A mianowicie Farina twierdzi, że wbrew temu, co wskazuje Życie Konstantyna, w innych pismach teologicznych hierarchia bytów jest nieco odmienna. Na samym czele stworzenia, najwyższym punktem, można powiedzieć, bytów, w hierarchii bytów jest Bóg Ojciec. Poniżej Boga Ojca znajduje się Duch Święty oraz Logos, czyli Chrystus. I poniżej Chrystusa znajduje się cesarz. Przy czym cesarz nie jest refleksem, naśladownictwem Boga Ojca, tylko jest naśladownictwem Logosu, czyli Chrystusa. Co oznacza, że hierarchia występuje nie tak, jak to mówi Karl Schmitt i co wynika z Życia Konstantyna. Bóg Ojciec. Poniżej Boga Ojca jego refleksem jest cesarz i potem jest cały świat stworzony. Farina twierdzi, że wygląda to troszeczkę inaczej. Mianowicie jest Bóg Ojciec, poniżej Boga Ojca znajduje się Duch Święty i Logos, czyli Chrystus. I następnie refleksem Logosu jest cesarz. I następuje podział władzy pomiędzy Chrystusa nad niebem, światem aniołów i demonów i nad ziemią, nad którą panuje cesarz, panując nad ludźmi i wszystkim tym, co cielesne, czyli nad ludźmi, zwierzętami, roślinami, bytami nieożywionymi. Także, co zresztą nie zmienia faktu według Fariny, że jest to oczywiście wizja teologiczna neoplatońska, orygenejska i oczywiście również arianizująca, dlatego że Duch Święty i Logos znajdują się w tej hierarchii poniżej Boga. Czyli doszliśmy, że tak powiem, do całej tej, bym powiedział, przedstawienia całej teologii politycznej Eusebiusza z Cezarei, sporów, które ona wywołuje po dzień dzisiejszy. I ja bym powiedział w ten sposób. Możemy oczywiście w tej chwili przedstawić 37 zarzutów mówiących o tym, że jest to teologia arianizująca i niezgodna z ortodoksją chrześcijańską, ponieważ pomija gdzieś problem Trójcy Świętej. Jest to prawda. Nie zmienia to faktu, że formuła jeden Bóg na niebie i jeden cesarz na ziemi przyświecała całej teologii cesarstwa bizantyjskiego przez następne 1100 lat, aż do samego końca cesarstwa bizantyjskiego. Także można powiedzieć, że Eusebiusz z Cezarei założył całą cesarską teologię. I pamiętajmy Państwo, że nie jest przypadkiem, że przez większość czasu
Cesarstwo bizantyjskie ciągle zmagało się z problemem arian i arianizowania, i to nie tylko wśród poddanych, ale również pośród samych cesarzy. Problem jakby do końca zresztą nie został w Kościele Wschodnim rozwiązany, dlatego że spór o filiokwę pomiędzy prawosławnymi a katolikami też jest cały czas odbiciem tego sporu w Trójcy Świętej, czy jest jakaś hierarchia, jak twierdzą właśnie prawosławni, czy też hierarchii takiej nie ma, jak twierdzą katolicy. Także Eusebiusz z Cezarei jest nie tylko założycielem bizantyjskiej teologii politycznej, bizantyjskiej teologii cesarskiej. Tak naprawdę Eusebiusz z Cezarei po Ariuszu był również, bym powiedział, założycielem teologii bizantyjskiej w kwestiach chrystologicznych, który, i tutaj różnica pomiędzy nim i Ariuszem była taka, że Ariusz, który był przede wszystkim teologiem, był gotów dać się posiekać za swoje tezy teologiczne i został potępiony, podczas kiedy Eusebiusz z Cezarei, który będąc biskupem był przede wszystkim politykiem i teoretykiem polityki, podpisał się pod nicejskim wyznaniem wiary, chociaż prywatnie miał pewnie co do niego duże wątpliwości i dlatego nigdy oficjalnie nie został przez Kościół katolicki potępiony. Prawdopodobnie nie mógłby być potępiony, dlatego że nigdzie nie wygłaszał publicznie swoich nie do końca ortodoksyjnych poglądów w kwestii trinitarnej. To byłoby na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o Eusebiusza z Cezarei i jego teologię imperialną. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia. Thank you.